Dzień dobry moi drodzy. Dziś zapraszam Was na przegląd kosmetyków AA, ponieważ wiele osób mnie o to prosiło. Co prawda powinnam skupić się na całym koncernie Oceanic, w skład którego wchodzą właśnie kosmetyki AA, ale ponieważ prosiliście mnie konkretnie o te właśnie wybrane kosmetyki, więc dzisiaj bierzemy je pod lupę. Moi drodzy, mamy rok 1982, kiedy to na rynku polskim pojawia się pierwszy krem do skór wrażliwych, do skór alergicznych, właśnie AA. I od niego tak naprawdę zaczyna się cała historia marki. Marka AA, kosmetyki AA są skierowane do skór wrażliwych, do skór problematycznych pod względem właśnie alergii. Marka stawia przede wszystkim na badania, na formuły hipoalergiczne i takie, które będą pozbawione potencjalnych alergenów. I to rzeczywiście widać w składach, bo powiem Wam, że przyjrzałam większość kosmetyków marki AA i zauważyłam, że rzeczywiście tych potencjalnych alergenów w tych preparatach jest bardzo mało albo nawet wcale ich nie ma. Oczywiście marka AA cały czas się rozwija, stawia na potrzeby skóry, dopasowuje kosmetyki do wieku, do rodzaju właśnie skóry, do jej potrzeb, ale też idzie z trendami, udoskonala swoje formuły, tworzy nowe preparaty, stawia na to, by w ofercie znalazły się również kosmetyki dla osób stawiających na pielęgnację naturalną i znajdziemy tutaj w ofercie m.in. produkty do pielęgnacji twarzy, do pielęgnacji ciała, mamy kosmetyki kolorowe, do makijażu i nie tylko, mamy kosmetyki do paznokci, mamy też m.in. preparaty dla mężczyzn, ale moi drodzy, mamy również kosmetyki do higieny intymnej, bo nie wiem czy wiecie, ale właśnie AA jest jedną z pierwszych polskich marek, która postawiła na preparaty skierowane do skór wrażliwych, ale również właśnie na kosmetyki do higieny intymnej. Biorąc pod lupę całą markę AA, kosmetyki AA, oczywiście jak zawsze weszłam sobie na stronę marki i muszę Wam powiedzieć, że wygląda ona bardzo ładnie i przejrzyście. Znajdziemy tam wiele fajnych informacji, mamy pogrupowane produkty na właśnie pielęgnację do twarzy, do ciała, pielęgnację dla mężczyzn, ale znajdziemy również tam informacje takie jak media społecznościowe, gdzie znajdziemy markę lub też informacje o tym, z kim marka współpracuje. I tutaj na chwilę się zatrzymamy, ponieważ kiedy ja już prawie 9 lat temu zaczynałam moją przygodę z blogowaniem jeszcze wtedy, to doskonale pamiętam, że marka AA była jedną z takich, w ogóle koncern Oceanic był jednym z pierwszych, które postawiły na współpracę z blogerami, z influencerami i pamiętam, że też była wybrana grupa takich ambasadorek, które pokazywały Wam te kosmetyki, odwiedzały laboratoria, miejsce, gdzie znajduje się marka i można było ją troszeczkę zobaczyć od środka. Dziś kosmetyki AA możecie znaleźć m.in. w różnego rodzaju kampaniach reklamowych w telewizji czy też w mediach społecznościowych i są one reklamowane przez dużych, fajnych influencerów o wielkich zasięgach, ale również o mniejszych twórców zarówno na Instagramie, na Facebooku czy też m.in. na YouTubie. Zostańmy jeszcze na moment przy stronie internetowej i powiem Wam, że jest tam też taka zakładka, oczywiście sklep online. Bo jak wiecie, kosmetyki AA są to kosmetyki, które są ogólnodostępne i to jest bardzo duży plus dla marki, ale są one też w takich dosyć, powiedziałabym, niskich cenach, więc tak naprawdę każdy może sobie na nie pozwolić i myślę, że budżet, jaki możecie przeznaczyć na te kosmetyki, jest również w porządku, bo tak jak mówię, nie są to drogie kosmetyki, a powiedziałabym wręcz nawet tanie kosmetyki. Natomiast właśnie, wchodząc sobie na ten sklep internetowy, od razu przekieruję Was do sklepu, w którym znajdziecie tak naprawdę wszystkie marki Oceanic. Będzie ta marka, kosmetyki, o których dzisiaj wspominam, czyli AA do skór wrażliwych, ale mamy również AA Wings of Color, mamy serię AA Men, mamy również serię m.in. do pielęgnacji brwi i rzęs, mamy też takie marki jak na przykład Polka,
Oilan czy również Iceberg. I to jest bardzo ciekawe, bo wśród samych kosmetyków AA znajdziemy również inne marki i myślę, że to może być również dla Was ciekawe rozwiązanie. No dobrze, moi drodzy, idziemy dalej i muszę zatrzymać się przy kilku seriach, o których Wam zaraz opowiem, jeśli wspominamy tutaj kosmetyki AA, ponieważ są to serie, które sama przejrzałam, kilka kosmetyków przetestowałam, niektóre kompletnie mnie nie zainteresowały, ale kiedy rozmawiamy o kosmetykach AA, to myślę, że warto tutaj o nich wspomnieć. I pierwszą taką serią będzie Go Green, czyli seria, która ostatnio w mediach społecznościowych robi duży szum, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, marka AA stawia m.in. na kampanie reklamowe i tutaj jeśli mówimy o tej serii, najnowszej serii, która pojawiła się w ofercie marki AA, to oczywiście do kampanii zostali zaproszeni różni influencerzy, różni twórcy, chociaż moim zdaniem mimo tego, że ta kampania była dosyć głośna i dużo tych kosmetyków w swoim czasie, kiedy one wchodziły na rynek, było pokazywanych, to nie do końca zgodzę się z tym, jacy influencerzy zostali wybrani do tych akcji, do tej kampanii reklamowej. I powiem Wam też szczerze, że mnie to trochę zraziło do marki i zraziło mnie to na tyle, że chyba tutaj na moim kanale raczej te kosmetyki pojawiać się nie będą w najbliższym czasie, przynajmniej w najbliższym czasie, bo zwróciłam uwagę na to, że marka zamiast postawić na jakość, niestety postawiła na ilość. Być może są to złe działania PR-u. Nie będę w to wnikać, mimo wszystko dzisiaj zajmujemy się analizą samych kosmetyków, a nie tego, jak w ostatnim czasie działa marka AA. Natomiast właśnie, jeśli jesteśmy przy tej serii Go Green, to muszę Wam powiedzieć, że ta seria trochę kojarzy mi się z kosmetykami z Lidla, tymi na pewno wszyscy będziecie kojarzyć, zresztą ja też je tutaj omawiałam na moim kanale, tych takich kosmetykach Good Food for Skin, czy coś w tym stylu, jakoś tak one się nazywały, między innymi dlatego, że substancje aktywne, które znajdują się w tych właśnie produktach AA, trochę mi tak jedzeniowo podchodzą. A dlaczego? No bo mamy tam ogórek, mamy tam burak, jest tam burak, jest tam ogórek, jest tam dynia i jest tam pietruszka, więc tak trochę mi się to wszystko kojarzy. Jest to oczywiście seria kosmetyków naturalnych, wegańskich i takie są również składy, czyste, przejrzyste składy, w których mamy bardzo dużo substancji pochodzenia naturalnego i w tej serii znajdziemy takie produkty pielęgnacyjne jak na przykład kremy do twarzy, mamy produkty oczyszczające do demakijażu, tonizujące, złuszczające, ale mamy także krem pod oczy. I są to kosmetyki w niskich cenach, ładne mają opakowania, ale mnie osobiście jakoś one nie przekonały, być może ze względu na tę reklamę, kampanię reklamową marki, ale myślę, że zdecydowanie bardziej ze względu na skład. Jak wiecie, ja wolę takie produkty, które są bardziej zaawansowane technologicznie, w których znajdziemy nowsze substancje, ciekawsze substancje, a ten ogórek, burak, dynia, no nie do końca, słuchajcie, do mnie przemawiają, więc ja nie mówię nie, bo nie mówię, że to są złe produkty, ale są to na pewno kosmetyki, do których, no po które ja sięgać nie będę, które nie przyciągnęły mojej uwagi na tyle, żebym sama wprowadziła je do mojej pielęgnacji. Ale moi drodzy, przeglądając kosmetyki AA, zwróciłam uwagę na inną serię, serię Yogo Shake, która moim zdaniem jest zdecydowanie ciekawsza niż seria Go Green. A dlaczego? Między innymi dlatego, że właśnie marka w tej serii postawiła na ostatnio modne prebiotyki, probiotyki, czyli substancje, które będą wzmacniały nasz naturalny mikrobiom. I to jest coś, co ja uważam jest bardzo ciekawe, dlatego że ta seria Yogo Shake jest serią również naturalną, również marka postawiła tutaj na substancje pochodzenia naturalnego i składy są naprawdę bardzo ciekawe i czyste, ale moim zdaniem te składy są tak jakby lepsze jakościowo, bo mamy tam inne fajne substancje aktywne i tutaj znajdziemy między innymi, słuchajcie, oprócz tych prebiotyków, peptydy, mamy koloidalne złoto, mamy również to, co jest bardzo ważne, substancje łagodzące i nawilżające.
Więc tutaj, moim zdaniem, jeśli patrzymy na skład tych kosmetyków, ale również cenę, bo są one naprawdę w niskiej cenie, to ja jestem skłonna powiedzieć, że ta seria Yogo Chic zdecydowanie bardziej mnie przyciąga niż seria Go Green. I szkoda, że marka nie postawiła na kampanię reklamową i promocję właśnie tych produktów. Zwłaszcza, że ostatnio dużo się mówi o prebiotykach, dużo się mówi o mikrobiomie i wzmacnianiu go, dbaniu o to, żeby nasza skóra była w dobrej kondycji, a jeśli będziemy dbać o mikrobiom, będziemy również mieć piękną skórę. Zresztą ja na temat mikrobiomu zrobię dla Was oddzielny film, wtedy Wam opowiem co i jak, ale jeśli szukacie już dzisiaj fajnych kosmetyków, które zawierają prebiotyki, które mają naturalne składy i są w niskich cenach, to myślę, że warto zainteresować się właśnie tą serią Yogo Chic i tutaj szczególnie polecam Wam kremy do twarzy oraz wodę micelarną. Moim zdaniem te składy są naprawdę genialne. No dobrze, było trochę pozytywów, to teraz będzie trochę negatywów. A dlaczego? Dlatego, że przeglądając ofertę AA zwróciła moją uwagę seria z retinolem. Fajne opakowania, fajne deklaracje na opakowaniach, Retinol Intensive, mamy tutaj różnego rodzaju kremy i dodatkowo jeszcze mamy tam taką informację o tym bioretinolu, kompleksie bioretinolu. Jak wiecie, retinol jest jedną z tych substancji, na które ja stawiam w mojej pielęgnacji, więc tak sobie pomyślałam, mamy w miarę przystępne ceny, niskie ceny produktów, mamy fajne kremy, no to sprawdźmy, co takiego znajduje się w składach tych kremów, jaki mamy tutaj retinol, jakie mamy substancje pochodne i jak wygląda kompozycja tych preparatów. No i słuchajcie, jakie było moje zdziwienie, kiedy zaczęłam przeglądać składy INSI, które są podane na stronie i tutaj duży plus dla marki za informacje, jeśli chodzi o składy INSI umieszczone właśnie pod każdym produktem albo przynajmniej w takich zakładkach, bo nie przy każdym produkcie mamy zakładkę stosowanie i składniki, czasami te składniki znajdziemy w liście, gdzie mamy opis danego produktu. No i słuchajcie, patrzę sobie na te składy, jeden krem, drugi krem, trzeci krem i ja tam nie widzę retinolu. Jest na opakowaniu wyszczególniona, duża nazwa, nazwa serii Retinol Intensive, no a gdzie jest ten retinol? Gdzie są te pochodne retinolu? Więc zaczęłam sobie doczytywać tamte deklaracje na stronie i widzę, że jest informacja o tym, że mamy ten bioretinol kompleks. No dobrze, ale co w takim razie wchodzi w skład tego bioretinol kompleksu? Bo kiedy ja słyszę hasło bioretinol, to od razu kojarzy mi się tutaj bakuchiol lub inne substancje, które zaliczamy do właśnie tego bioretinolu. No i czytam dalej te deklaracje, a tam jest informacja, że ten cały kompleks bioretinolu to są wyciągi i oleje, które są zawarte właśnie w składach tych kremów. Ale nie jest już podane dokładnie, które to są wyciągi i które to są oleje. Więc dla mnie takie informacje to jest wprowadzanie klienta w błąd. Jeśli już marka chce dawać informację, że mamy tam bioretinol i mamy jakiś kompleks, to niech opisze dokładnie, które to są oleje i które to są wyciągi, żeby klient wiedział, mógł sobie coś na ich temat więcej poczytać. No niestety tam takiej informacji nie ma. Ja patrząc na skład, nie widzę, żeby tutaj był jakiś kompleks bioretinolu. Tym bardziej nie widzę tutaj retinolu, więc dla mnie te produkty to jest, no wybaczcie, że to powiem, ale jakaś wielka pomyłka. Powinien producent zmienić deklarację, a przede wszystkim powinien zmienić nazwę na opakowaniach, bo jest ona mylna i wprowadza klienta w błąd, więc tych kosmetyków na pewno polecić Wam nie mogę. Przejdziemy do kolejnej serii, Infusion, Oxy Infusion, fajna nazwa, fajnie nam się tutaj to wszystko kojarzy, zakładając, że Oxy, więc możemy mieć tam jakiś tlen, jakąś nową technologię i tutaj mamy też trochę kosmetyki pogrupowane, a mianowicie 30+, czyli serię z witaminą C, mamy 40+, mamy 50+ i 60+. Czyli tak jak wspomniałam Wam na początku, marka stawia na podział, jeśli chodzi o grupy wiekowe, ale też dostosowuje te kosmetyki do wieku i potrzeb skóry. No i dobrze, zwróćmy uwagę teraz na to, co znajduje się w tej serii 30+ z witaminą C i duży plus dla marki za stabilną formę witaminy C.
Bardzo mi się to podoba. Ale mamy tutaj również takie substancje kontrowersyjne, jak na przykład oktokrylen, który jest filtrem. Mamy również ciekłą parafinę. Mamy polisilikon czy utwardzony olej palmowy. No, dla mnie, posiadaczki skóry mieszanej, ciekła parafina odpada. Jest ona dosyć wysoko w składzie. Co prawda tutaj też muszę zwrócić uwagę, że są to substancje kontrowersyjne, co nie oznacza, że są to substancje złe, bo w przypadku niektórych skór te substancje bardzo dobrze będą się sprawdzały. Więc weźcie na to poprawkę, że nie każdy patrzy pod kątem tego, że mamy substancje kontrowersyjne, więc one będą absolutnie złe. Nie. Ja mówię tutaj pod kątem mojej skóry, czyli dla mnie parafina odpada, ale większy problem dla mnie to jest utwardzony olej palmowy. Więc okej, mamy witaminę C w fajnej formie, ale mamy tutaj już takie substancje, które nie do końca do mnie przemawiają. Idziemy następna seria, 40+, czyli Hyale Caps. I tutaj bardzo podobnie jak wcześniej, bardzo podobne składy, mimo tego, że nie mamy tej witaminy C. Kolejna seria, 50+, i to jest seria Retinol Pro A. No i znowu, słuchajcie, powtarza się sytuacja jak w przypadku tej serii Retinol Intensive. Ja tutaj retinolu w składach nie widzę. Ma być ten kompleks ProRetinol A, ale znowu marka nie wyszczególnia, co to są za substancje, które tworzą ten kompleks. I mamy kolejną serię 60+, która składowo jest bardzo podobna do tej 50+. Znowu nie ma najważniejszych informacji, znowu jest ten kompleks bioretinolu, o którym, no ja nie wiem, co to jest tym kompleksem bioretinolu, więc szczerze, no nie do końca mi się podoba cała ta seria, mimo tego, że fajny był tutaj pomysł, fajny zamysł, składy moim zdaniem mają wiele do życzenia, a mało do zaoferowania. I ostatnie kosmetyki, o których chciałam Wam wspomnieć, to jest też taka seria Hollywood Glow, która jest reklamowana przez Magdę Pieczonkę, którą ja osobiście bardzo lubię, uważam, że tworzy przepiękne makijaże. No i seria Hollywood Glow to jest seria, w której w skład wchodzą trzy kosmetyki, mamy bazę i mamy dwa rozświetlacze dopasowane kolorystycznie i oczywiście no, muszą to być kosmetyki przygotowujące do makijażu lub też właśnie wspomagające nasz makijaż. No i mamy bazę. Bazę, która ma, powiedziałabym, tradycyjny skład. A dlaczego tradycyjny skład? Bo znajdziemy tam przede wszystkim silikony, więc jest to baza silikonowa, która będzie wygładzała naszą skórę. Nie są to co prawda ciężkie silikony, więc tego nie musicie się obawiać, ale dla osób, które boją się stosowania właśnie takich produktów silikonowych, no nie do końca będzie to dobry kosmetyk. Mimo tego, że mają przepiękne opakowania, fajnie są reklamowane, no fajna nazwa. No ale musicie wziąć tutaj poprawkę na to, że mamy tutaj w tej bazie jednak silikon. Ale słuchajcie, oprócz tego, że mamy silikony, w bazie znajdziecie również kwas hialuronowy, witaminę E, mamy koenzym Q10, mamy łagodzącą alantoinę czy pantenol, ale znajdziemy tutaj również mikę, polisorbat 80 i związki zapachowe. W ogóle muszę zaznaczyć jeszcze jedną ważną sprawę, otóż wszystkie kosmetyki marki AA, zaliczające się do grupy AA, są kosmetykami zapachowymi. Mamy tutaj związki zapachowe, nie wiemy jakie są to związki zapachowe, ale na pewno nie są wyszczególnione substancje potencjalnie alergizujące, substancje zapachowe potencjalnie alergizujące, więc możemy zakładać, że te związki zapachowe są przebadane również pod kątem ich alergiczności, ich działania na naszą skórę i osoby, które posiadają skórę wrażliwą, a lubią kosmetyki zapachowe, mogą iść w tę stronę i sobie tam sprawdzić co i jak. Natomiast mamy tutaj emulgator polisorbat 80, no, o którym już Wam kiedyś opowiadałam. Dla mnie nie do końca jest to ok, ale mamy też dwa rozświetlacze i słuchajcie, w składach tych rozświetlaczy znajdziemy między innymi mikę na drugim miejscu, mamy bazową wodę, mamy też fajne emolienty, mamy substancje, które będą tworzyły formułę, znów mamy polisorbat 80, ale mamy też witaminę E, mamy koloidalne złoto, alantoinę, mamy peptydy, mamy wyciąg z aceroli.
czyli witaminę C gdzieś tam w tej innej formie. I wydaje mi się, że same te rozświetlacze są zdecydowanie ciekawsze niż baza, chociaż dla mnie też odpadają ze względu na ten polisorbat 80. No dobrze, moi drodzy, to podsumujmy dzisiejszy film dotyczący właśnie kosmetyków AA. I wiemy już, że są to produkty skierowane do skór wrażliwych, ze względu na ich potrzeby, ze względu na wiek. Mamy serię naturalne, które moim zdaniem mają bardzo fajne składy, ale mamy też kosmetyki tradycyjne, w których gdzieniegdzie możemy znaleźć potencjalne jakieś tam substancje kontrowersyjne. Nie ma natomiast kontrowersyjnych konserwantów i takich, które mogłyby powodować jakieś alergizujące efekty na naszej skórze. Marka też nie korzysta z potencjalnie alergizujących substancji zapachowych, mimo tego, że kosmetyki są zapachowe. Są one ogólnodostępne i są w niskich cenach. Natomiast ja polecam Wam sprawdzać dokładnie składy tych kosmetyków. Czytać to, co mamy w deklaracjach na opakowaniu, czy zgadza się to z tym, co mamy w składach INSI. Bo jak się okazuje, nie do końca. Jeśli ja miałabym wybrać dla Was dzisiaj taką najciekawszą moim zdaniem serię, to tak jak powiedziałam, jest to seria Yogo Shake, ze względu na m.in. te probiotyki, ale również inne fajne substancje w składach. Jeśli chodzi o samą reklamę marki, no cóż tutaj więcej dodać. Są to kosmetyki popularne, kosmetyki, o których większość z Was słyszała od wielu, wielu lat. Są one dostępne praktycznie w każdej drogerii. Są one dostępne w sprzedaży internetowej, na kieszeń każdego. Marka, która reklamuje się w różnych mediach społecznościowych, w telewizji, w radiu, sięga po współpracę z przeróżnymi influencerami. Ale tak naprawdę najważniejsze pytanie jest, najważniejsze tak naprawdę ocena, jeśli chodzi o markę, zależy od Was. Bo pamiętajcie, że zawsze kosmetyki dobieramy do potrzeb naszej skóry. Jeśli ma być to świadoma pielęgnacja, to wybierajcie też pod względem Waszych przekonań, ale też pod względem tego, czego potrzebuje Wasza skóra, na co stawiacie, jakie to mają być kosmetyki. No i przede wszystkim zwracajcie uwagę na to, co obiecuje nam producent. Kochani, tym akcentem kończę dzisiejszy film. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze jakieś pytania, ciekawostki, to co chcieliście wiedzieć na temat marki AA. Oczywiście widzimy się w następnym filmie, a Wy dajcie znać w komentarzach, czy stosujecie te kosmetyki, jeśli tak, to które u Was dobrze się sprawdziły, albo być może też, które u Was się nie sprawdziły, piszcie w komentarzach, a ja ściskam Was mocno i widzimy się w następnej publikacji. Buziaki, pa!